400 metrów, skręć w lewo. Kieruj się na wschód. Za 600 metrów skręć łagodnie w lewo. Nawigacja jeszcze jest przed miejscem, gdzie mamy jakiś skręt. Skręć łagodnie w lewo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Co tam jest? Zamek w Bydlinie. Jadąc od klucz, nie ma tutaj większej filozofii, muszę ustąpić pojazdom jadącym sprzeciwka. Natomiast dużo trudniej jest tutaj jadąc od Krzywopłotów. Mamy najpierw kilka łuków, potem dość stromy podjazd pod górkę i dopiero możliwość wykonania skrętu. Tak więc z tamtej strony jest dużo, dużo trudniej. Ale zanim skupimy się na ruinach zamku w Bydlinie, przejedziemy się jeszcze do bardzo ważnego z punktu widzenia polskiej historii miejsca.